Ola jest przerażona, bo czuje, że przez swoje zachowanie nie pomogła Sylwkowi, tylko narobiła mu kłopotów. Ale co ty robisz? Ej! Nie. Co robisz? Ej, możesz powiedzieć mi, o co chodzi? Proszę cię, usiądź, a ja ci wszystko wyjaśnię. Co się dzieje? Przed chwilą zadzwoniłam do twojej mamy i powiedziałam, że jestem twoją dziewczyną. Co zrobiłaś? Przepraszam. A dlaczego to zrobiłaś? No bo chciałam ci pomóc. Mówiłem, prosiłem, tłumaczyłem. Dlaczego mi to zrobiłaś? Przepraszam, ja po prostu myślałam, że jak twoja mama się dowie, że masz dziewczynę, to będzie musiała się z tym pogodzić. Nie, ona się z niczym nie pogodzi. Ja p... Halo? Cześć, mamo. Nie, to były jakieś głupie żarty. Nie mam dziewczyny. Znaczy, znam te pole, ale nawet z nim nie gadam, to jest tylko koleżanka. Dobra. Będę na nią uważał. Dobra. Cześć. Wyparłeś się mnie. A co miałem innego zrobić? Miałeś okazję, żeby jej powiedzieć prawdę. No, dziękuję ci za taką prawdę, na serio. Aha, czyli ogólnie nie będziesz się przyznał, że masz dziewczynę, tak? No nie. Jeszcze mam nadzieję, że to łyknę, bo zrobi mi piekło, jak się dowie. Ale ty musisz jej powiedzieć. Nie mów mi, co mam robić, czego nie, dobra?